Tak jak mówiłem, MK1. Skaner wyświetla dane na rogówce, a oprócz tego ma system zakłócania zewnętrznych soczewek. Krótko mówiąc, jeżeli złapie cię kamera, twoja twarz będzie zamazana. Niezależnie od tego pamiętaj, że twoja sylwetka wciąż może być rozpoznawalna. To będzie dobre. Kompatybilne z Kiroshi. Jestem gotów. Rób swoje. Świetnie. Możemy działać. Włóż tu swoją pierwszoligową rękę. Właśnie tak. Dzięki. Teraz zaaplikuję ci znieczulenie i mogę ciąć. Czujesz coś? Gadasz trochę jak dentysta. Oni też zawsze mówią, co robią. Uważaj. Jestem stary, ręka może mi się omsknąć. Na moment oślepniesz, bez obaw. A teraz test. Podpinam cię. Możesz doświadczyć drobnych zakłóceń, przeskoków obrazu, rozmycia w polu widzenia, mroczków i takich tam. Jak ci się to widzi? Wszystko gra? O, jest świetnie. No to pięknie. Pora na... Skanowanie postaci niezależnych za pomocą szczepów optycznych dostarczy ci wielu przydatnych informacji o tym, jak silny jest przeciwnik, jego oddział i broń, z której korzysta. Jako wykwalifikowany netrunner zobaczysz listę haków, które możesz wykorzystać przeciwko danemu wrogowi. Kamer. Przytrzymaj LB, aby rzucić skanera. Użyć. Mózg musi się przyzwyczaić. Za pierwszym razem może ci się nie udać. Potem skaner będzie odczytywał twoje intencje. Wgrałem ci też lewy dostęp do kartotek NCPD. Jak spotkasz złych chłopców, to będziesz wiedzieć, co nabroili. Baza osób poszukiwanych. Baza danych osób, za których odnalezienie wystawiono nagrodę, jest już dostępna. Skanowanie pozwoli ci zidentyfikować tożsamość tych osób. Ponieważ są oni poszukiwani żywi lub martwi, tylko od ciebie zależy, jak sobie z nimi poradzić, żeby odebrać nagrodę. Jak w zegarku. Wyciągnij broń. Powinieneś widzieć licznik pocisków i nowy celownik. Jeszcze ten wirus z poprzedniej akcji. Sprawdzisz to? Już to zrobiłem. Kiedy zakładaliśmy wszczep, zrobiliśmy małe czyszczenie w twoim oprogramowaniu. Nie ma śladu po wirusie. Wiktor, to jest naprawdę coś. Nie wiem, co powiedzieć. Powiedz, że będziesz brał te stymulanty. Dwie dawki teraz, kolejne dwie za godzinę. Co to robi? Ogólnie rzecz biorąc, podkręca neuroprzekaźniki i usuwa część efektów ubocznych adaptacji w szczepu. Dzięki raz jeszcze, Wiktor. Mam u ciebie dług. Dawaj, młody. Pokaż im, na co cię stać. A jak już będziesz w tej pierwszej lidze, to zajrzyj czasem do starych znajomych. Kto wygrywa? Hernandez. Kiedyś ten idiota Malone już dawno leżałby na deskach. Ale teraz wszyscy mają tak wyścielone opony mózgowe, że redukują 3/4 impetu ciosu. Tęsknisz za tym, co?
Jak w ogóle idą interesy? Nie najgorzej. Korposi już je nauczyli, żeby tu nie przychodzić. Ale za to Arasaka znów rekrutuje wolnych strzelców, a oni zawsze chcą mieć najnowsze wszczepy. Dobrze, że Misty ci pomaga. I że znosi twoje marudzenie. Wynajęcie i miejsca na sklepik było najlepszą decyzją, jaką podjąłem w życiu. Jesteś jednym z niewielu ludzi naprawdę zadowolonych z życia w Night City. W pewnym wieku człowiek wyzbywa się złudzeń i życie staje się łatwiejsze. No dobra, pogadaliśmy. Teraz z Jackiem. Dziwne, coś jest nie tak z czakrą twojego serca, słuchaczku. Mogę ją dla ciebie odblokować, ale unikaj pomieszczeń przepełnionych negatywną energią i wszystkich odcieni. O, jesteś. Kiedy cię nie było, rozmawiałem z Dexem. Czeka na ciebie w swoim wozie. Zaparkował niedaleko przy Gramski Burgers. Dzięki. Pogadam z nim. Spotkaj się z Dexem. Chciałbym jeszcze zobaczyć jedną rzecz. Wytwarzanie postaci dziennik. Wiadomości. Mapa postać. Nie, a gdzie jest? Chciałbym zobaczyć, gdzie są misje. Tutaj. Tu jest coś. Udaj się na Valgrindów Kubuki. Odbierz od netrunnerki hak, ujawnienie interfejsów. Czy tylko tutaj można sprawdzić dziennik? Wygląda chyba na to, że tak. Dobra, jedźmy do tego. Mam delikatną sprawę, dlatego dzwonię do ciebie. W mieście coraz częściej zdarzają się ataki cyberpsychozy, pewnie zauważyłeś. Ten temat mnie interesuje z różnych względów. Są ludzie, którzy uważają, że to się da leczyć. Jasne. Okej, wiem jak to brzmi. Niemniej uważam, że nawet niepewne rozwiązanie jest lepsze niż kulka w łeb. Jak dostanę jakiś cynk na temat ataku, to zadzwonię. Może dasz radę dotrzeć na miejsce przed jednostką Maxtag. I teraz ważna część. Postaraj się nie zabić agresora. Jeśli go obezwładnisz, przyślę ludzi, którzy go zgarną. Rozumiemy się? Obezwładnianie wrogów. Istnieją różne metody obezwładniania wrogów. Nieśmiercionośne powalenie, haki, niektóre bronie, granaty EMP, niektóre gadżety, modyfikacje do broni zmieniające obrażenia na nieśmiercionośne. Jeśli dana broń, gadżet bojowy lub hak zadaje nieśmiercionośne obrażenie, znajdziesz te informacje w opisie. Dexter Deschamps we własnej osobie. Przejedźmy się. Pozwól, że na początek zadam ci pytanie. Czy lepiej wieść żywot spokojnego, nikomu nieznanego człowieka i dożyć sędziwego wieku? Czy zapisać się w historii, lecz umrzeć młodo? Mnie interesuje tylko pierwsze miejsce, bez względu na koszty. Klasyczny wybór młodego człowieka. Szanuję to. Mam dla ciebie robotę. Dużą robotę za poważne pieniądze. Dex, czekaj.
Teraz ja zadam ci pytanie. Po co to wszystko? Mogłeś zadzwonić i przekazać wszystko Jackiemu. Albo T-Bug. Jestem staroświecki. Lubię spojrzeć w oczy człowiekowi, od którego zależą moje inwestycje. Z Jackiem już się widziałem, a T-Bug znam. Pomogła mi 2 lata temu i dlatego się do was odezwałem. Poza tym... mam zadanie specjalnie dla ciebie. Opowiadaj. Co to za robota? Mam zlecenie na kradzież korporacyjnego prototypu. Chodzi o biochip. Mhm. Kto jest właścicielem tej technologii? Arasaka. Czy to problem? Nie, żaden problem. Po prostu wyrok śmierci. Dobrze wiesz, że w tym mieście nikt nie stawia się Arasace. Duże ryzyko to duże zdobycze, panie V. Pierwsza zasada Afterlife. Poza tym nie jestem głupi. Zrobimy to po cichu i rozważnie. Nikt nigdy nie powiąże nas z tą robotą. A w ogóle mamy już jakiś plan? Po pierwsze, trzeba załatwić małą sprawę z chłopcami z Maelstromu. Po drugie, spotkasz się z kobietą, która zleciła kradzież biochipu. Ona chce porozmawiać z kimś z ekipy. Co to za sprawa, którą trzeba załatwić z Maelstromem? Macie kosę? Odpal te drzazgi. Dwa tygodnie temu Militech traci transport. Nie wiedzą, że kradną go kampusy z Maelstromu. W transporcie jest Flathead, robot bojowy. Przepiękny okaz wojskowej technologii. Prototyp. Potrzebujemy go, żeby ukraść chip. Kupiłem go od Maelstromu, a ty musisz go od nich odebrać. Tylko się nie napalaj. To zabawka jednorazowego użytku. Problem polega na tym, że człowiek, z którym się dogadałem, Brick, przestał być stroną w naszej umowie. Brick był przywódcą gangu. 3 dni po transakcji został usunięty przez swojego kolegę, Simona Randalla, znanego jako Royce. Teraz on rządzi i nie wiemy, czy będzie honorował umowy swojego poprzednika. A do tego transportem bardzo interesuje się niejaka Meredith Stout z Militechu. Co to za kobieta? To korporacyjna agentka. Biega po mieście jak kot z pęcherzem i wypytuje o ten transport. W bagażniku wozi jakiegoś związanego faceta. Nie wiem, o co jej chodzi, ale może uda ci się ją wykorzystać. Tylko uważaj, wygląda na zdesperowaną. Przesyłam ci jej numer. Powiedz coś o naszej klientce. O co jej chodzi? Kobieta nazywa się Evelyn Parker. Próbowałem ją sprawdzać, pytałem. No i co? Odezwali się do mnie starzy znajomi z Pacyfiki. Poprosili, żebym przestał pytać. Klientka uparła się, żeby zorganizować jej spotkanie z kimś, kto będzie na miejscu, to znaczy na akcji. Ja nie idę. T-Bug jest fatalna w kontaktach międzyludzkich, a Jackiego wolałbym nie wysyłać. Rozumiesz chyba, o co mi chodzi. Padło na ciebie. Chyba wiem już wszystko. Zabieram się do roboty. Doskonale. Ustawię ci spotkanie z Evelyn Parker w Lizzie's Bar. Flatheadem musisz zająć się sam. No to chyba możemy pominąć podróż. Jeszcze jedno. Śmierć w chwale, czy żywot spokojnego człowieka. Przemyśl. Do zobaczenia. Reputacja. Za wykonanie niektórych akcji zostaniesz nagrodzony punktami reputacji. Ich liczba określa, jak sławny w półświatku Night City się stajesz. Wysoka reputacja otwiera nowe możliwości.
Jackie, widziałem się z Dexem. I co? Jest gość, nie? Gordito. Na pewno wie, jak dbać o swoje interesy. Zanim dopuści nas do dużego zlecenia, chce, żebyśmy mu pomogli w paru sprawach. Dex zapłacił Maelstromowi za wojskowy prototyp robota. Tylko zanim zdążył go odebrać, w gangu zmieniła się kadra kierownicza. Ale przeżycie dosłownie i przenośnie będziemy bardzo bogaci. Słyszałem o tym. Royce zafundował Blikowi wrogie przejęcie. Właśnie. Dex kazał nam pogadać z Royce'em. Mam też kontakt do agentki Militechu, ale nie wiadomo, czy nam pomoże. Wspaniale. Jest jeszcze druga sprawa. Mam się spotkać z kobietą, która zleca nam robotę. Evelyn Parker. Ty? A Dex co będzie robił? Jeździł limuzyną i odbierał telefony? Podobno ona chce poznać kogoś z ekipy. Dex uznał, że to będę ja. Pewnie wie, co robi. To jak chcesz do tego podejść? Maelstrom czy Parker? Zacznę od tego, że spotkam się z Parker. Zobaczę, czego chce. Morale, to ja podjadę pod All Foods i trochę powężę. Hasta luego. Samochodzik. Nowe zadanie, bilet wstępu, udaje się do Lizy Bar między godziną 18 a 6 rano. Ale ja bym chciał... Panie wie, jeszcze drobiazg w sprawie Flatheada. On został już przeze mnie opłacony. Moi partnerzy biznesowi Maelstromu przyjęli za niego okrągłe 10 tysięcy euro dolarów. Pamiętaj o tym, kiedy będziesz z nimi rozmawiać i nie daj się rozstawić po kątach. Nie to. Chciałbym mapę. I żebyśmy pojechali, udaj się na walkę w Kubuki. Sprawdzimy co. Może wygramy lepszą czapkę. Co? Minąłem, kurde. Chyba tu gdzieś. Kiedyś będzie lepiej. Oby. Otwór zamknięte. To jak my mamy tu wejść? Zamknięte. Też zamknięta. Euro, dolary.
zamknięta. Znaczy w ogóle nie można wejść. I tu jakiś gang. Na to wygląda. Ej, no gdzie ta walka? No zgłupiałem. Nie wiem, gdzie tu trzeba wejść. Nie wiem, czy gdzieś może na górę. Opa, to jednak to. Bez sensu. Przecież z góry wiem, gdzie uderzę. Wiedziałem, że to było. Mam tu ustawioną walkę. Z którym z was się bije? Ze mną. Spodziewałem się jednego przeciwnika, ale niech będzie. To który idzie na pierwszy ogień? Nie zrozumieliśmy się. Fakty są takie. Jesteśmy jedną i tą samą osobą. Czyli co, dwoi mi się w oczach? Nie, nie. Kiedyś byłem bliźniakami. Tego się pewnie domyślasz. Te ciała łączyła bliska więź, ale to było za mało. Więc wszczepiłem sobie synchronizatory neurooscylizacyjne. I tak oto powstał. Jeden człowiek w dwóch ciałach. Moje ciała wszystko robią razem. Wszystko. No dobra. Jeśli zgubiliście jeszcze jednego braciszka, jemu też mogę naklepać. Jesteś mocny w gębie, to nie ulega wątpliwości. Zobaczmy, jak sobie poradzisz, kiedy w ruch pójdą pięści. To no jak? Możemy zaczynać? Niech wygra najlepszy. Kurde. Sklepią mnie. Jednak co dwie głowy to nie jedna. A co cztery pięści to nie dwie. Możesz spróbować jeszcze raz, jeśli się nie boisz. No nie mam kasy, niestety. Chyba was posrało. Nie was, tylko ciebie. Poza tym, co za niesportowy język. Wstyd. Wróć jak zmądrzejesz. Zaczekaj. No dobrze. Trudno, nie udało się. To pójdziemy teraz w inne miejsce. Pojedźmy teraz ryzyko champion Kabuki. Ryzyko średnie. Wszędzie średnie. Jest tu trochę tych zadań. Spotkaj się z Jackiem. Teraz byliśmy. Odbierz od netrunerki hakujewienie interfejsów.
No to pojedźmy do niej. Z chłopakami się policzymy, jak zdobędziemy trochę hajsu. Na ostatnią sprawiedliwą policjantkę w Night City. Dziewczyna nazywa się Anna Hamill i prowadzi dochodzenie, które przysporzyło jej wielu wrogów. Lepiej, żeby je przerwała. Rozumiesz? Wiem, jak to brzmi, ale nie oszukujmy się. Ktoś i tak wziąłby ten kontrakt. Może ty załatwisz tę sprawę z głową. Sprawdź załącznik, dowiesz się więcej. Neutralizacja. Przychodzę od T-Bag. Mówiła, że masz coś dla mnie. Ty jesteś V, co? Kazała dla ciebie odłożyć demona. Pójdzie na każdym deku trzeciej generacji. Dobra, wezmę demona. Jak chcesz, to możesz go od razu wypróbować na moim punkcie dostępu. Może uda ci się stamtąd wygrzebać jakiś fajny program albo komponenty. Tak czy inaczej opłaci ci się. Masz coś fajnego na sprzedaż? Jeśli cię stać. No, obawiam się, że nie bardzo. Rzadkie komponenty do haków. Zdobywane przez eksplorację danych i służące do wytwarzania haków. Niezwykle komponenty do haków. Komponenty zdobywane z eksploracji danych. Ujawnianie interfejsów. Ujawnia przeciwników oraz urządzenie podłączone do sieci. Czas trwania 21 sekund. Czas ugranie 1 sekunda. Ujawnienie interfejsów. Dobra, na razie nic. Jak to jest? Każdy może wejść tu sobie z ulicy i kupić nielegalny soft do netrunningu? Nie, nie każdy. Oficjalnie serwisujemy tutaj cyberdeki. Ale jak przychodzisz z polecenia i wiesz, czego szukasz, zapewne w końcu to znajdziesz. Ujawnianie interfejsu. Aha, to ja muszę kupić to. Koszt pamięci 1. Koszt pamięci 4. Czas wygrania 5 sekund. Czas wygrania 1 sekunda. Zwarcie. No dobra, bierzemy to. Czy ja kupiłem coś innego właśnie? Ujawnianie interfejsów, a ja kupiłem co? Zwykłe. Niezwykłe. Fuck. Wybieranie haków w cyberdeku. Cyberdek ma ograniczoną pojemność podręcznych programów, ale zawsze możesz je wymienić na inne. Aby to zrobić, otwórz panel ekwipunku. Załaduj ujawnienie interfejsów na ekranie ekwipunku.
sprej ujawniania interfejsu na kamerę, aby zlokalizować punkt dostępu. Czym? Bo nie wiem za bardzo. Tutaj ujawnienie interfejsu. Coś chyba nie poszło. Chwileczkę jeszcze raz. Za pomocą łącza osobistego podłącz się do punktu dostępu i zhakuj go. Kurwa, nie kumam tego. Demony, 1C to... Bufor. Czas operacji. Jak to się robiło w ogóle? Demony, nieznaczna ilość euro, dolarów i komponentów. Demony 1C. Jeszcze raz, muszę to... Jeden C. Chwila. Już chyba wiem. Jeden C, pięć, pięć. Nie kumam jednak. Matryca kodu, bufor.
Ja wciąż nie kumam, ale się udało. Dostaliśmy trochę kasy, dobra. Udaj się do Lizzie Bara. No miasto dosyć ładne. Trzeba przyznać. Teraz tak, nie to, mapa, średnie, co to jest, bilet wstępu, spotka się z Jackiem, aha, tutaj, czempion, to dostaliśmy bęcki, zadanie poboczne, ryzyko średnie, sprawy, które nie trafią na pierwsze strony gazet, przysługi, proste zlecenie i przypadkowe spotkania. To może zainstalować, ulepszyć zadania poboczne, sprawy, które... Aha, tutaj to samo pewnie. Ryzyko wysokie to nie bardzo. Na pierwszej stronie gazet, dobra. To pojedźmy może tu. Otrzymano nową wiadomość. Najpierw przychodzi zderzenie z rzeczywistością, potem zderzenie z przyszłością. To wysiadamy. Ej, ty tam! Zawieź mnie do Reapera! Zapłacę! Zależy. Co ci jest? Serio? Będziesz mi teraz zakładać kartę pacjenta! Chcę mieć pewność, że to nie cyberpsychoza. Nie! To jest zwykła! Zwykła awaria wszczepu. Zadowolony? Pomożesz mi? Okej, niech będzie. No to co tak sterczysz? A mówi, że satysfakcja gwarantowana. Niech zgadnę. Mr. Stat, seria XCV-19. Tak, skąd wiedziałeś? Znam się trochę na wszczepach, także ty w lewy. To była wadliwa seria. Producent wycofał je z rynku i sprzedał na czarno. Hej, słuchaj. Dzięki, że się ze mnie nie śmiejesz. To... O Boże, przepraszam. No, Jezu. Nie jest łatwo. Jak pech, to pech. Jedź! Spokojnie, zaraz przejdą. Spokojnie, ja tu mam pożar w gaciach, to kurde! Spokojnie, robię co mogę. To
o mojej dziewczynie, ale jej ta odpowiedź nie zadowoliła. Nie w tą stronę, przepraszam. Ja pierdolę, kurwa! Musisz się tak drzeć. Wiesz, jaki to jest ból? Jakbyś się jebał z elektryczną temperówką! Cierp z godnością. Podobno ból uszlachetnia. Bardzo kurwa zabawne! Nie wytrzymał! No nie wytrzymał, kurwa! Szybciej! Okej, okay, jesteśmy. Zapłacę, jak będzie po wszystkim! Czekaj na telefon! Ale... Piecze jak cholera! Kolej z dymiącym kraczem, nowy kontakt. Dyspozytorka policji. Do wszystkich jednostek wspierających działania NCPD. Podejrzenie przestępczości zorganizowanej w pobliżu Ross Street i Shipyard Way. Grupa tzw. kosiarzy kierowana przez Jelenę Sidorową zaatakowała bezdomnych. Uwaga, kosiarze są uzbrojeni i niebezpieczni. Za zneutralizowanie zagrożenia władze Night City wypłacą nagrodę. No to nawet policja może dawać zlecenia? Gdzie poszedł przyjaciel z palącym kroczem? Mamy poczekać na telefon. Gierka, no proszę. Bronie rykoszetujące. Bronie typu PR pozwolą ci kontrolować rykoszety pocisków po zainstalowaniu wszczepu kompresor balistyczny oraz modyfikacji generator trajektorii do Kiroshi. Jak to wygląda? Aha. Ciekawe, ile będziemy czekać na telefon. To jest pytanie, ale to sprawdźmy sobie może w tym czasie. A, wymagany poziom 6. No ale dobra, niech zostanie. Czy ona zamierza zadzwonić teraz, czy może trochę później? A? Czemu do mnie dzwonisz? To źle myślałeś. Gówno mnie to obchodzi. Malcie. Czekaj na telefon. A tam na górze? Co to jest, to kółeczko na mapie? Nie, zapewne efekt dobrze odżywiony. Płyta winylowa.
podrobione dokumenty. Bounce back MK1. Jakieś śmieciorki pozbierać. Ej, Kedem zadzwoni, naprawdę. Co mam tu czekać? Może pojechać i zaraz zadzwoni. No to chyba on do nas nie zadzwoni. Nie, odpalmy mapkę i pojedźmy gdzie indziej. Tu jest ryzyko wysokie. Ryzyko średnie. Spotkaję się z Jackiem. Skrytka służy do sprzedaży przedmiotów oraz przekazywania przedmiotów. Tu można się napić i zrelaksować. Oto. Udaj się do Lizzy Bar. Ryzyko średnie. Co to jest? Zobaczymy. Facet odkrocza, jednak wydymał nas płonącym kroczem. Militech. Bezczelny! Mamy potwierdzony atak cyberpsychozy. Wezwano Maxtag. Tylko że nikt nie przyjedzie, bo sprawę wyciszył Militech. Więc pewnie chodzi o kogoś od nich. Podejrzewam porucznik Mower. Korpica trafi na terapię od ręki. Dlatego bardzo się postaraj, żeby została w jednym kawałku. To ma przeżyć. Tutaj mam tylko takie info, że poszło zgłoszenie cyberpsychozy do Maxtaku, ale Militech zainterweniował i przyjął sprawę, pewnie dlatego, że to ich człowiek. Podejrzana ma nazwisko Mower i pracuje w oddziałach specjalnych Militechu. Uważaj na siebie. Rozumiem, że... Masz ciekawą twarz. Jakieś operacje były grane?
nie mogę przekroczyć tej strefy. Czy mogę? Co to jest? O. Kod czerwony, cel Pormower. Poziom zagrożenia najwyższy. Cel ma objawy cyberpsychozy, wynik telekonsultacji lekarskiej negatywny. Terapia niemożliwa. Cel znajduje się pod koordynatami załącznika, gdzie oczekuje interwencji sanitariuszy. Możliwość ataku z zaskoczenia. Uwaga, cel wyposażony we wszczepy bojowe klasy wojskowej. Zalecana najwyższa ostrożność. Po neutralizacji przesłać raport szyfrowanymi kanałami. Proszę, proszę. Czuję to! Czuję! Co jest? Już? Co tu jest? Amunicja do snajperki. Soul Shuriker. No dobra. Co? Strzelać! Razem! Coś jest bardzo nie tak! Chwila, chwila. Tutaj. Powalczmy. Co ona robi? O kurde, zażyła coś. Ty, a chwila, ja mogę coś sobie zażyć? Plecak. A jakaś... Żeby mi od życia... to bym chciał użyć. Nie mogę teraz tego zrobić. A ona jak ona to robi? Że może używać, a nie. Dobra, może tam jest jakiś... Dłuższy berserk, Bonesback, MK1, zapis rozmowy, dr Martin Kupra, porucznik Mauer.
zapisze sobie rozmowy dr Martin Supra i porucznik Moer. Porucznik Moer, kod czerwony. Dr Martin, przyjąłem, odczytuję nam z biomonitora opis symptomy. Drgawki, skurcze, nie mogę wyłączyć wszczepów, agresja. Rozumiem, dane z biomonitora wskazują na nieuchronną utratę kontroli w najbliższym czasie. O Boże, błagam, nie dzwońcie po Maktek. Potrzebuję leków uspokajających, co? Wszystko. Oczywiście, nic się nie martw, Miltek dba o swoich. Udaj się pod wskazany adres. To odosobnione miejsce, nikomu nie będziesz tam zagrażać. Nasi sanitariusze odbiorą cię i przewiozą do kliniki. Dojdziesz do siebie w kilka dni. Dziękuję bardzo. Nie ma za co. Ty dbasz o korporację, korporacja dba o ciebie. Zamknij. Ja chyba nie wykonałem tego tak, jak powinienem. Czy ona żyje? Euro, dolary. O, ile kaszu. Rusza się to chyba. Żyje. A tu co mamy? Pax. Pizza, pepperoni, euro, dolary, amunicja do pistoletu. Cola Classic. Amunicja do snajperek, papa. Euro, dolary. Jakiś. Rozejrzyjmy się tutaj. Amunicja do karabinu. Kola, amunicja do pistoletu. Można iść na górę. Amunicja do snajperek, broszka Santa Muerte. Torba higieniczna, mapa Nusa. Euro, dolary. Amunicja. Możemy tutaj pozbierać trochę rzeczy. Mamy kasę, żeby... Piłeczka antystresowa. Zniszczone ubrania, to nie. Nie chcemy. A tu? A tu jest D5 Copperhead. 232 obrażenia. Poziom 22. To schowamy sobie do skrytki i poczekamy na poziom. Prześlij zebrane informacje rodzinie. A jak? Rodzina Jones. Watson. Regina, opowiedz mi o Watson. Tak w jednym zdaniu. Kabuki zbudowali Japończycy, ale mieszkają tam ludzie głównie chińskiego pochodzenia. Northside kiedyś pokrywał chrom, dzisiaj głównie rdza. Mamy tu też akwarium pełne korbosów. I to nie jest metafora. Wiesz, co to wszystko oznacza? Nie da się w jednym zdaniu. Watson. Potrzebuję sprawdzić jednego faceta. Może coś o nim wiesz. Kogo? Simon Randall, znany także jako Royce. Z Maelstromu. Ptaszki ćwierkają, że interesuje się nim niejaki Dex. Sprawdzasz, czy powiem ci to samo co inny fixer? Sprytne. Sprytne i niezbyt mądre. Byłaś kiedyś dziennikarką, nie?
Nie trudno zgadnąć, ale i tak dam punkt za bystrość. Dlaczego już tego nie robisz? Robię poniekąd. Informacja to broń, Vi. Ja tylko zmieniłam kaliber na większy. Do następnego. Chciałbym wysłać informację. Dostępne punkty to zaraz. Baza danych. Oku, ruka wodna. Ile rzeczy. Nie bardzo wiem, jak przesłać jej te informacje. Podejrzenie cyberpsychozy, porucznik Mauer, prześlij zebrane informacje rodzinie. Otwórz komunikator. Odpowiedz. Wyślij odpowiedź. Hej, to masz info. Poszło zgłoszenie. Maxek, ale Miltek z internetu przyjdzie sprawę pewnie. Podejrzenia Mauer. Hej, tu masz info o tej babce z Miltek. Faktycznie była u nich w oddziałach specjalnych. Poczuła się, że dzieje się z nią coś złego i wezwała pomoc. A korpo przysłało pluton egzekucyjny. Super, wysłałem samochód. Udało mi się zebrać więcej informacji w jej sprawie, ale niewiele wiesz, jak z Miltechem nie można się z nimi za bardzo interesować, bo zainteresuje się tobą. Wygląda na to, że Mauer miała wszczepiony eksperymentalny sprzęt wojskowy. Może w kodzie był jakiś błąd i rzuciło się jej na mózg. Zbadam temat. Dzięki. No i kasa za czas poleci na twoje konto. Wow, 5 tysiaków już mamy. Super. Ale mamy też nowy poziom. Dostępne punkty. Refleks, budowa ciała. Niech będzie punkty atrybutów. Zwiększa udźwig o 60. Może być, może będziemy mogli... Zwiększa zdrowie o 10. Ok. Aktywuje powolną regenerację zdrowia w walce. To może mogłem to wziąć. Nie mogę już cofnąć. No dobra. To by było na tyle i następne odcinki i przygody będziemy oglądać następnym razem. Dzięki, że tu byliście. Do zobaczenia. Hej.